Jeżeli nigdy w życiu jeszcze nie korzystałeś z Gita, to ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. I teraz, zanim zaczniemy, to parę słów wstępu, ale nie będę zanudzał, obiecuję. Czym jest Git? I jak o Gicie musisz myśleć na początku historii przygody z tym Gitem? I pamiętaj, im szybciej zaczniesz używać Gita, tym lepiej. Czyli jeżeli już teraz piszesz sobie jakieś swoje skrypty, programy, kody, jakiekolwiek, i masz je u siebie na kompie, warto je wrzucać na Gita. To jest mega proste, ja Ci zaraz to pokażę, nie? To będzie jakby cel tego odcinku, tak naprawdę. Ale jak myślisz o Gicie? Czym jest ten Git, nie? Jak sobie wpiszesz w Google Git, to dostaniesz informację, że Git jest systemem kontroli wersji, bla bla bla, nie? I tak naprawdę normalnemu człowiekowi to pewnie za dużo nie powie. A jak musisz o Gicie myśleć, żeby zacząć z nim pracować? Gicie musisz myśleć na początku tak, że to jest Twój sposób zapisywania Twojej pracy. Tak. Po prostu jakbyś zapisywał zwykły plik, tak samo możesz zapisać coś w Gicie, nie? No i teraz pewnie zapytasz, no dobra, czym to się w takim razie różni? Otóż różni się to tym, że w Gicie możesz sobie zapisać coś wielokrotnie. Czyli na przykład masz plik tekstowy, piszesz sobie w nim pierwszą linię i sobie zapisujesz ten plik, tak? W normalnym przypadku, jakbyś dopisał drugą linię i sobie zapisał, to jakbyś napisał ten pierwszy. Natomiast w Gicie będziesz miał takie punkciki historii, czyli możesz sobie napisać pierwszą linię w pliku, zapisać, dopisać drugą linię w pliku, drugi raz zapisać, mieć dwa zapisy oddzielne, jakby dwa save'y w grze, nie? I do każdego z tych save'ów możesz wrócić. Możesz sobie zrobić trzeci save na przykład i zmienić coś zupełnie w pierwszej linii, albo w ogóle zmienić wszystko w tym pliku i zrobić sobie trzeciego save'a. Także o Gicie musisz myśleć troszkę jak o save'ach w grze i do każdego z tych save'ów możesz sobie oczywiście w dowolnej chwili się cofnąć i zobaczyć, co tam było. Druga rzecz, która jest ważna, którą musisz wiedzieć o Gicie, zanim zaczniesz z nim robić, to jest to, że Git jest systemem rozproszonym. I co to znaczy? To już chyba trzeba namalować. No to malujemy. Tak jak powiedziałem, Git jest repozytorium rozproszonym. Rozproszonym, czyli może być ich wiele. I teraz tak, założymy sobie, że mamy podzieloną świat na dwie części. Mam nadzieję, że to na tą kreskę widać. I teraz to jest Twój komp. To jest Twój komputer. I na tym komputerze sobie tworzysz, zapisujesz, robisz te save'y, tak? Pracujesz sobie z Gitem. Tu masz swojego Gita i robisz sobie te save'y. Oni te save'y, czyli poszczególne kolejne zapisy, do których możesz wrócić, nazywają commitami. I przeważnie się maluje takimi kółeczkami, nie? To jest, wiesz, tam save pierwszy, drugi, trzeci. I tu masz swojego Gita. I tyle, nie? Na razie rozproszenia nie ma. Natomiast, co by się stało, jakby Ci ten Twój komp wpadł do wody, został zniszczony, ukradziony i tak dalej. No, tragedia, tak? Twój kod ginie. Dlatego Git się zabezpieczył w ten sposób, że jest system rozproszony. W związku z tym, to jest Twój lokalna instancja Gita, na której sobie tworzysz, a co jakiś czas możesz sobie ją zsynchronizować z serwerem. Tu masz serwer, tu jest Git, też również na tym serwerze i co jakiś czas po prostu robisz hop-siup i wysyłasz dane na serwer zdalny. Jak Twój komp zginie, to po prostu potem sobie możesz to zaciągnąć z serwera, nie? I tak to właśnie działa. Teraz, jaki jest scenariusz zabawy na dzisiaj? Scenariusz zabawy na dzisiaj jest taki, że my mamy jakiś kod u siebie na kompie, po prostu. Mamy tu jakiś plik, czy parę plików, tworzyliśmy sobie jakiś kod, nie? I scenariusz na dzisiaj jest taki, że zakładamy sobie konto na takim serwerze zdalnym. Tak naprawdę to są dwa liczące się, takie darmowe, obydwa darmowe. Jeden się nazywa GitHub, drugi się nazywa Bitbucket. Z uwagi na to, że GitHub jest, czy znaczy właścicielem GitHub od jakiegoś czasu jest taka firma, która po polsku tłumaczy się na mały miękki, to my skorzystamy z Bitbucketa, po prostu go wolę, nie? Ale to w zasadzie nie ma różnicy. Więc dzisiaj scenariusz jest taki, że mamy kod już napisany jakiś, zakładamy sobie konto na serwerze, czyli takiego sobie robimy Gita zdalnego. Ten kod u nas lokalnie wrzucamy pod kontrolę Gita, czyli robimy sobie tutaj Git repozytorium, które ten kod będzie trzymać, a potem wszystko wysyłamy tu i save'ujemy sobie zdalnie. Następnie już pokażę Wam, jak sobie tutaj robić kolejne save'y i jeszcze raz to synchronizować z tym zdalnym. Dlaczego jest to ważne? Ważne jest to dlatego, że nawet jeżeli zaczynasz swoją historię z programowaniem, to chciałbyś pewnie komuś ten kod pokazać. A jak go wyślesz na serwer zdalny, tutaj możesz po prostu wziąć linka i komuś dać, i ktoś sobie może go oglądać. I tak samo możesz sobie do CV dodać po prostu linki do Twojego Bitbucketa lub GitHuba i w ten sposób pokazywać innym, co tam sobie robisz. Nie? To jest takie must have w dzisiejszych czasach. Dobra, to co? Scenariusz jasny. Jeszcze raz go wytłumaczę, a my lecimy do kompa i zacznie po prostu to zróbmy już, bo ile można gadać. Lecimy na spontanie i spróbujemy zadziałać z tym naszym Gitem. Więc co musimy sobie zrobić? Najpierw przydałaby nam się jakiś folder, w którym będziemy mieli kod. mkbir2git, go nazwiemy. td2git. Tu mamy pusto, otworzymy sobie VS Code'a. W sumie to mogliśmy to zrobić w jakimś tam notatniku, ale Ctrl N, Ctrl S, test, test.py.
Mamy plik PY. Mógłby być jakiś dowolny plik, ale ja zawsze piszę w Pythonie, jakoś to się przyzwyczaiłem. I tutaj zrobimy sobie, nie wiem, print Ada. I załóżmy, że to jest nasz kod. Tak? Bo scenariusz jest taki, że mamy już kod napisany, zapisany. On sobie, zobaczcie, tutaj w tym naszym folderze już jest. LS. W naszym folderze już jest. I teraz pytanie, jak ten kod, który już napisaliśmy kiedyś tam, wrzucić sobie na Gita. Druga rzecz, która nam jest potrzebna, to jest sam Git. Czyli Gita musisz mieć zainstalowanego u siebie na komputerze. Jeżeli masz taki wypasiony system operacyjny, jak mój, czyli Linux, to już go tam masz i w zasadzie to się nie musisz przejmować. Natomiast jeżeli nie masz, czyli masz Windowsa, podejrzewam, że tak jest, to też nie ma tragedii. Wystarczy sobie wziąć przeglądareczkę, pisać to, co się nazywa git bash. I tutaj masz pierwszy link od góry i to masz dla Windowsa. Instalujesz sobie tego git basha next, wszystko fajnie. I potem go masz po prostu do dyspozycji, przyjesz sobie git bash i to jest taka konsolka, która się otwiera i tam w sumie oprócz tego, że masz gita, możesz używać, to możesz też używać wielu fajnych innych linuxowych komend, więc tak czy siak warto to mieć. No dobra, to bierzemy sobie przeglądarkę, wchodzimy sobie na Bitbucket. Get it for free, login, get it free, klikamy sobie, dobra, Bitbucket, next i tu możemy użyć konta Google, tak zrobię i wybiorę sobie konto Adam Jałczyński, które zrobiłem ostatnio na potrzeby testy szkolenia. Dobra, utwórz konto, username Adaś Jałczyński, continue. Skip. Jakieś głupoty. No i mamy konto. Welcome, coś tam. Dobra, nieważne. I create repository trzeba sobie kliknąć na pewno. Do tego nie robiłem. Repository name. Tu git test. Project name. Tu git. A nie, nie chcę, żeby było prywatne, nie będzie publiczne. Readme. Default branch name. Może być main, piszmy master. Chcę wpisać. Advanced setting. Ja tu zawsze wybieram jeszcze język. To nie jest potrzebne, ale ja wybieram język dlatego, że lubię potem patrzeć w tych wykresikach z Bitbucketa, że tyle ludzi robi w Pythonie, nie? Więc ja tutaj twardo też robię Pythona. No i tak naprawdę tu mamy jakiś tam project name, który nam jest tam do końca niepotrzebny, to jest tam moim Adamom Jałczyński coś tam. I create repository. No i mamy. No dobra, tam mamy już takie coś. Teraz jak najłatwiej ten nasz kod przerobić na Gita i zmusić go na to, żeby pojawić się na naszym zdalnym serwerze. Tuż tu jest taki napis klon, słuchajcie, zobaczcie, jak sobie go klikniecie, to nam się pojawi taka komenda. Jak ją sobie skopiujemy, nawet tym możemy skopiować i użyjemy jej w naszej konsoli tutaj, wklej, enter, to zobaczcie, tutaj pojawił się jakiś klonik i tu pojawił się folder to git, czyli wygląda to tak, zobaczcie, że o, tutaj mamy to jest nasz ten folder to git i tu mam jeszcze raz to git, bo dlatego, że to jest właśnie ten folder, który żeśmy sobie ściągnęli z gita. I on jest pod kontrolą gita. Teraz jedyne, co my musimy zrobić, no tu jest ten plik readme. Dlaczego on tu jest? On tu jest dlatego, że zobaczcie sobie, że jak sprawdzimy sobie tutaj nasze pliki, nie wiem, commits, branches, może commits, sources, o, sources, to ten plik readme tu już jest. Jak sobie do niego wejdziemy, to on ma tutaj jakieś rzeczy w środku. I jak zrobiliśmy git clone, to teraz jakbyśmy sobie tutaj do niego zajrzeli, to jest dokładnie to samo. Tak? Czyli teraz pobraliśmy sobie to, co mamy na serwerze. Natomiast w dalszym ciągu to jest jakby w złym miejscu. I teraz to, co my musimy zrobić jedynie, to jest przekopiować to tu. Jak to przekopiowaliśmy tutaj i wydamy sobie teraz tutaj komendę git stytyatyus, to on nam powie, że to nie jest git repozytory, bo to nie ten folder, musimy wejść jeden więcej. Trochę dałem ciała, że one się nazywają tak samo, ale ogarniecie sobie. I tu już mamy, zobaczcie, readme i ten test, co przekopiowaliśmy. Natomiast jak zrobimy sobie git stytyatyus, to ten test jest na czerwono. On jest na czerwono, bo jeszcze go nie zapisaliśmy, nie jest w naszym save'ie. I żeby go zapisać do naszego save'a, trzeba zrobić dwie rzeczy. Najpierw trzeba mu powiedzieć, co chcemy mieć w save'ie i co się robi komendą git add, czyli git add i ja chcę w moim save'ie mieć tylko to.
Teraz jak wydamy komendę git status, to on nam pokazuje na zielono, że to będzie save'owane przy najbliższym save'ie. Teraz trzeba zrobić save'a, czyli tego commita, czyli git commit minus m i jakaś nazwa. Mój pierwszy. Bach. Proszę bardzo. Teraz jak już mamy mój pierwszy, to musimy zrobić komendę git push. I on nam teraz powie, że chce hasło. I my tego hasła nie znamy. My, jak tutaj wpiszę cokolwiek, to mi powie, że o, nie znam hasła, bla bla bla, nie? To niedobrze. Teraz gdzie to hasło się ustawia? Można sobie ustawić tutaj w personal settings. I tutaj mamy coś takiego jak app password. To jest jedna z wielu opcji, ale powiedzmy, że najprostsza. I robimy sobie create a password i on nam pyta do czego. Nie wiem, na pewno musimy mieć repozytory admin, project write, workspace write. W sumie to do końca nie pamiętam, jak się tu ustawia, ale dam mu wszystko. Niech ma wszystko. Niech ma wszystko. I robimy sobie label jakiś tam, nie wiem, pass. Create. I on nam teraz stworzy to i nam wyświetli to hasło. Musimy sobie zapamiętać, bo ono potem zniknie. I teraz co? I teraz tak naprawdę jeszcze raz spróbujemy to teraz wysłać. Teraz git push wysyła nam na serwer zdalny. Git push. No, masz to hasło. Sprawa załatwiona. Poszło. Udowodnimy, że poszło. Czyli możemy sobie teraz wejść tutaj w moje repozytoria. Tu git. To jest to, które było nasze zrobione. Tu git. O. I zobaczcie sobie, że w commits mamy już naszego save'a, initial commit, to jest nasz save. A jak sobie wejdziemy w sources, to nam się tutaj pojawi ten plik test z tym w środku, z tym print addem. I teraz jak się z tym dalej pracuje? Z tym się dalej pracuje tak, że dajmy na to, że sobie tutaj coś robię w tym gicie, mam ten plik test, tutaj sobie dopiszę jakąś nową linię, nie wiem, print is cool, tam sobie coś tam pracuje, nie? No, stworzymy sobie jakiś nowy pliczek na przykład, nie? New file. .py. Niech on tutaj ma coś tam, napisać, jakiś tam komentarz. Nawet nie wiem. Coś tu muszę wpisać, ale mam dzisiaj pustkę w głowie. To do. To da, wpiszę. No i tak sobie pracujesz, ale dojdziesz do momentu, że chciałbyś sobie zasywować. Wtedy sobie robisz git sytyatyus. I tu mamy, że tak, mamy dwie rzeczy, słuchajcie. Że zmodyfikowaliśmy testa i że dodaliśmy nowy plik. I one są na czerwono, czyli na razie to on nie wie, co ma brać do save'a. I mówimy mu tak, gicie, dodaj nam do najbliższego save'a te dwa pliki. Test, spacja, new file. Enter. Jak zrobimy sobie teraz git status, to on nam mówi, o, na razie to te będę brał do save'a, jak zrobisz save'a. No, tylko jeszcze nie zrobiłeś. No to robimy save'a. Git commit minus m I love Python. Enter. I w tym momencie mamy commit. I zobaczcie sobie, że jak sobie klikniemy tego git grafa mojego ulubionego, to on nam pokazuje dwie rzeczy. Że my jesteśmy tutaj. Tak? I to jest commit z dzisiaj. Natomiast tutaj ten origin to jest sytuacja na zdalnym serwerze. Czyli na zdalnym serwerze są stare zmiany, a u nas lokalnie są nowe, bo tak jak mówiłem, git jest rozproszony. Więc teraz, żebyśmy mieli tą świadomość, czy mieli tą swobodę gubienia laptopa, jedyne co trzeba zrobić, żeby nasze zmiany się zapisały na zdalnym, to jest git push. A, no i hasło. Ta-dam. I w tym momencie już zobaczcie sobie, że zaraz nam się to powinno tutaj poprawić. O, i teraz zobaczcie, że master origin i love Python, wszystko jest na jednym, co znaczy dokładnie tyle, że jak sobie wejdziemy na nasze commity, to tu już się nasz pojawił i love Python nowy commit, a jak sobie wejdziemy w sourcey, to już mamy nowe pliki. I po tych commitach sobie można tutaj skakać, patrzcie, on sobie hop, siup. To tu się stało, masz napisane, dodała się taka linijka. No świetnie, a jak sobie podskoczymy do innego commita, na przykład tego, i love Python, to dodała się tutaj linijka nowy plik, 100 do, a tu się dodała is cool. I można sobie tak podglądać, co kto kiedy nam tam zrobił. No to jest sposób, jeżeli pracujesz sobie sam, piszesz sobie kod i chcesz po prostu mieć go w gicie i sobie go zapisywać i się nim dzielić. Oczywiście jakbyś się chciał nim dzielić, to możesz sobie tutaj po prostu repositories, tu git,
O, i tego linka sobie możesz po prostu dać komuś i on sobie wejdzie i zobaczy twoje pliki. Czyli w miarę proste, tak? Czyli podsumujmy. Trochę było klikania w tym bitbuckecie, żeby sobie stworzyć to repo. Potem to repo sobie ściągamy przy pomocy tego git clona. Wrzucamy tam pliki, które nas interesują, a potem tu już jedziemy standardem. Czyli najpierw git add pokazujemy mu, które pliki chcemy zasejwować. Git commit robimy save'a. I git push wypychamy to na zdalny serwer, na ten nasz bitbucket. I tak można w kółko sobie pracować, nic ci wtedy nie zginie. Możesz sobie patrzeć na swoje zmiany, co tam, jak historia tworzenia tego twojej aplikacji, czy tam jakiegoś tam programiku wyglądała. To jest tak naprawdę dopiero wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o Gita. Więcej możecie zobaczyć na pewno w kursie Kamila, mojego kolegi Kamila Brzezińskiego, który właśnie się też pojawił. Natomiast to już powinno wam wystarczyć, żeby zacząć swoją przygodę z Gitem i zacząć swoje zmiany przede wszystkim tam zapisywać. Tyle. Dzięki, trzymajcie się. Hej.